w dzisiejszym odcinku. Oh my god. Wiem jak to... Nie. Hejo, z tej strony Wacko Jedus Undertale. Tak, nagrywałem sobie przed chwilą odcinek z tej gry, jakiś 40-minutowy, ale ponieważ szło mi naprawdę do dupy, ja już był taki mega roast na tą grę, bo wiecie, nie chciałem, żeby ci 40 minut materiału, nic się nie działo z tego, nie było żadnego progresu, bo ja uważam, że taki materiał, który wiecie, nie ma żadnego progresu w grze konkretnego za bezużyteczny i po prostu go wrzuciłem do kosza i już opróżniłem kosz. Bo wiecie, teraz generalnie mamy przed sobą walkę z Undyne. No i ja przez większość czasu nie wiedziałem co mam zrobić. Odpaliłem sobie tutorial w internecie, co trzeba zrobić, bo już po prostu no, nie wiedziałem kompletnie co mam zrobić. Próbowałem za pomocą wiecie tutaj walki pokonać, ale no za każdym razem wiecie było, dochodziło do sytuacji, gdzie miałem bardzo mały pasek życia, ona miała na połowie i ja po prostu ginąłem i nie dawało rady, więc generalnie żeby ją pokonać, żeby trzeba robić tak, że czyny cały czas i błagaj. Trzeba omijać te cholerne strzałeczki. I cały czas błagać ją trzeba o litość. Omijać te strzałeczki. I do momentu, w którym moje serce jest zielonego, nie zrobić czerwone, nie mogę nic zrobić. Jak zrobić czerwone, mam opcję ucieczki. I tak będę musiał robić co jakiś czas z nią, bo ona ma kilka tur, z tego co widzę. Co jest po tej ucieczce od niej, nie mam pojęcia. Bo dalej nie oglądałem tutoriala, żeby nie spoilerować. Chciałem tylko po prostu zobaczyć solucję na Undyne, ponieważ mówię, 40 minut nagrywałem. Ale tak jak mówię, ja nie lubię kręcić odcinków z gier takich, które chcę akurat skończyć rzeczywiście. Bo wiecie, no taki materiał jest moim zdaniem bezużyteczny, bo nie ma żadnego progresu, tak de facto to jest taki materiał, wiecie, typowa zapcha dziura dla mnie wtedy i jakby wiecie, ja wolę nagrywać takie materiały, gdzie rzeczywiście jakiś progres rzeczywiście czy nie, bo bez sensu jest ten bez sensu jest taki materiał wrzucać, gdzie nie ma progresu, nie? Przynajmniej według mojej opinii nie jest bez sensu taki materiał wrzucać, nie? Dlatego nagrywam ten klip jeszcze raz z kompendium wiedzy jakie mam. Mam nadzieję, że tym razem nie zginę jako stary idiota. O, zrobiłem się czerwony. Jak jestem czerwony, to kto będzie kablitość, ucieknij, uciekamy i tak będzie kilka tur z tego co wiem. Nie wiem ile, nie ma pojęcia. Dotarę do dwóch tur, bo po dwóch turach mnie ona zabiła znowu. I ja już bym zbyt po prostu zmęczony tybie psychicznie, żeby dalej w to grać. Więc postanowię sobie po prostu na chwilę odpocznę od tej gry. Skasuję tamte nieudolne moje klipy z tej gry i po prostu nagram jeszcze raz taki, gdzie mam nadzieję, że w końcu jakoś uda mi się to przejść. Żebyście mieli co oglądać, żeby był jakiś w miarę sensowny content, a nie taki, że ja co chwila ginę i nic się de facto poza tym nie dzieje. Więc no, przepraszam, że tak, ale no niestety czasem się inaczej nie da. Czasem trzeba tak, czasem trzeba po prostu nagrać, powściekać się, po czym ogarnąć jak to działa samemu albo przez internet i potem nagrać sensowny content z tego, no bo po prostu ja nie chcę robić contentu, który jest jakby mało treściwy. Jakiekolwiek ciekawe rzeczy. Więc po prostu lecimy z tą szmatą. Nie pieprzymy się z nią, bo ona po prostu jest jakaś mega natarczywa wobec mnie. I teraz litość, ucieknij. Mam lepsze zajęcie, dobre to było, to mi się podobało. I tutaj jest jakiś napis, witam, witaj, ale nie wiem dokładnie gdzie, może w Czarnobylu albo w Hiroshimie, nie mam pojęcia. Jest napis witaj w każdym razie. Ja teraz wezmę sobie tą mocną, znaczy morską herbatę, nie mocną, żeby sobie punkty zdrowia od, no. Nota, no, I te pomarańcze szczepki, nie wiem jak one działają w bardzo dziwny sposób. W odwrotny jest powinny. Nie wiem naprawdę ile będzie tych prób, bo ja tutaj właśnie poległem przy tym właśnie jej drugiej turze powiedzmy, chociażby to jest trzecia tura tak powiedzmy. Przy tym napisie właśnie witaj poległem, więc ja nie, może teraz się uda. Ja naprawdę nie wiem jak mam to zrobić, to jest dzikie dla mnie. O, widzicie jak to dziko działa? Ja naprawdę nie wiem o co chodzi. Te strzałki pomarańczowe latają jak... Ho, o nie. No bo to i tak nieważne, bo to tak zaraz będę z powrotem czerwony, więc... Tu nieważne co kinę, ja zauważyłem, to i tak powinien się robi się czerwony. Jak burak. Nie no, umrę znowu, no. Widzicie co się dzieje, no ja jestem zle... Ja nie... jestem zle... debilem, no.
Jeszcze gdyby tych pomarańczowych strzałek nie było pochrzanionych, to może tak, ale... To działa w tak dziwny sposób dla mnie, że to jakaś masakra, no... Ja naprawdę nie wiem, o co jej chodzi. Ona jest dla... Nie, jakaś niezrozumiała ta kobieta. Chce ma niesamowitą na mnie. Dajcie już te, bo... Jakby ja nie wiem. No i widzicie? Ja mam 3 HP teraz, ja tego nie przeżyję. No nie zrobi mi tego, nie? No nie, no nie. Ja nie wiem, no patrz, mam tutorial w necie i ja do tej pory lamię, to jest jakaś masakra, no. Ile to będzie trwało? Czekajcie, bo tu jakieś powiadomienia w ogóle przyszły. Ten tutorial to już na razie zamknij. Dobra, jeszcze raz powiem, może się uda. Ja naprawdę chciałbym to przejść, no. To nie jest trudne, tylko ona jest taka napastliwa, no. Menopauzy czy okresy dostała i atakuje wszystkich tą dzidą prosto w dupę, no. Jakby nie miała lepszego zajęcia. To podobno błaganie ma sprawić, że ona może, ale nie musi te swoje ataki, tak wiecie, zrobić mniej ofensywne. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi, jeżeli dobrze się wyzwoliłem w tym momencie. Nie, miałem już trochę głos daty, jeżeli mam być szczery, po tego gadania. Wiecie, 40 minut raz tutaj kolejne, to ja nie wiem. Oh my god, o, dobra, jestem czerwony. Czerwony jak burak, teraz ten idę ucieknij. I teraz znowu nic nie mówię, żeby się skupić, bo to jest bardzo mocna sytuacja dla mnie. To jest zbyt stresujące i zbyt szybkie to wszystko. Ja muszę się skupić hardo. Okej, dobra. Teraz nie musiałem chyba aż tak dużo i obłagać, ucieknij, żeby nie Boże kinę oszczędź, bo to po prostu mnie tylko przysporzy więcej problemu. Dobra, i tu będzie kolejna tura i zobaczymy. Na razie jest dobrze, mam pełne zdrowie, więc to jest jakby, jak chyba tutaj powiem, najlepszy ran, jeżeli chodzi o tą babę w srebrną, tego okropnego babsztyla. Bo o niej się miłych słów powiedzieć nie da po prostu. Po tych męczeniach, jakie z nią mam i miałem. I znowu te strzałki dzikie, jak ja w tym momencie. O, już się zaczyna gorszy element. Już zaczyna się, już moja niewiedza na ten temat. Już się kończy moje bycie dobrym pro playerem w tą grę. Ja tu zaraz po prostu zginę. Jakbyś już mogła sobie to odpuścić, no. Ja ciągle nie wiem, jak te strzałki działają, no. Oh my god. Wiem, jak to kończy. Nie. Wydaje mi się, te strzałki, jak na przykład jest pomarańczowa strzałka w dół skierowana, to ona poleci do góry. Jak na przykład jest w lewo, to ona w prawo. Tylko to jest taki problem, że mój mózg nie jest w stanie tego tak szybko ogarnąć, żebym ja zdążył zareagować, to, że ta strzałka się przesunie. Bo to czasem leci bardzo szybko i człowiek nie zdąży nawet szybko zareagować, żeby to ominąć, żeby to zablokować. Nie wiem, no 10 minut siedzę. Łącz 40, jakieś 40 minut tutaj, czy tutaj to już. Ja już tu godzinę siedzę i nic. Po prostu dosłownie nic. I znowu czuję, że te materiały też pójdzie do kosza, no bo ja nie wiem, ja ile siedzę, no to jest po prostu dla mnie za dużo już. Ja już nie mam nerwu tej gry. Mam ochotę wywalić laptopa przez okno. O matko, zamknij mordę. A Venus papam. Dobra, uciekamy. Ile ona może mieć tu do cholery? Za dużo. Tu trzeba zapamiętać jej ruchy, bo inaczej tylko się jej nie wygra chyba. Tylko to jak trzeba... Nie, ja tego nie widzę. Ja to czarno widzę. Bardzo czarno. Bo to jest po prostu jakaś masakra w pewnym momencie. Co ona odwala? Stop resisting, dawaj. Okej. Biegnij. Kocham cię nad życie me. Sucho.
to będzie hardcore. Bo ja już tu nie wiem, co się dzieje po prostu. Ja nie ogarniam w pewnym momencie, co się dzieje. Ja pierdolę. Jakie gówno. Jakie gówno. Nie, dziękuję, dziękuję. Wypierdalam. Dziękuję, taka gra. Wypierdalam. Dziękuję. Nie, ja sobie tą grę nie wiem. Nie, ja nie wiem. Mogłem, wiecie co, nagrać FNAF-a, bo to mnie... Nie, ja dziękuję. Nie, do widzenia. Robię do widzenia. Nie, ja po prostu dość. Ja 50 minut spędziłem, czy nawet godzinę. Naprawdę wolałbym się zachlać na śmierć, niż przychodzić do gry. Pa. Hejo, z tej strony Władca Konia, a to jest... znowu ja po 2 tygodniach odniegania w tej gry. Poprzedni odcinek skończył się moim rage quitem. Teraz sobie postanowiłem, że przed nagrywkami pójdę sobie kupić tam tego żółwia, tam może takie itemy, które będą pomagały mi przy tej walce, żeby mieć sobie czym wzmacniać punkty HP, jak moje zdrowie będzie takie, wiecie, podszarpane mocno. Także tak, ja już pamiętam, co mam mniej więcej zrobić. Mianowicie mam cały czas chyba... Czekaj, co miałem robić wtedy? Litość, Undyne, błagaj. A, tak, ja miałem błagać. I do momentu, w którym nie... I do momentu, w którym nie będę czerwony, to ona mi nie da spokoju. I wtedy jak będę czerwony, muszę uciekać. I pamiętam jeszcze tutaj głupie strzałeczki nieszczęśliwe moje. Undyne, błagaj. I to podobno błaganie ma sprawić, że ona, ale nie musi być wobec mniej... Wobec mnie mniej ofensywna, ale... Z tego co zauważyłem na przednich nagrywaniach, to ona chyba... To błaganie ma w dupę tak de facto, ale no cóż, zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz mając, wiecie, powiedzmy mój zestaw ratunkowy, który będzie mi tutaj ratował HP, jak będę potrzebował, to jakoś uda mi się to przejść teraz normalnie. Bo ta jedna mocna herbata jest tymi nie wystarczała na te próby. A tutaj jest kilka tur, jeżeli chodzi o uciekanie od niej, więc no tak, no i się zaczyna. Nie grałem to w dawno i ja muszę po prostu znowu się tylko przejść. A po drugie muszę zamknąć mordę, żeby bardziej się skupić, więc ja zamykam mordę, bo w ten sposób może będzie lepiej. Dobra, jestem czerwony, więc teraz sobie idziemy stąd, litość, i ucieknij. Ej, dawaj, zapieprzaj jak Pudzianowski, dawaj, come on! Dobra, druga tura. Nie ile będzie, chyba 2 albo 3, nie, tak mi się wydaje, nie mam pojęcia, no. Czyn, znowu, Undyne, błagaj. I zamykam mordę. Bo ja to inaczej nie, tylko nie przejdę tak, jak będę gadał. Weźmy sobie, nie wiem, jabłko. Tak, forma. O, jestem czerwony, dobra. Ten etap trwał krócej, więc teraz ktoś i ucieknij, żeby nie kliknął oszczeń, bo się w pieprze nie poszedł, dobra. I biegamy teraz. La, witamy w Czarnobylu, tak. I tutaj właśnie umierałem, więc zobaczymy, jak teraz pójdzie. Teraz mam tutaj jabłuszka jakieś dziwne, takie, to może teraz się uda tutaj ugrać fajnego. Byłoby zajebiście, byłoby spoczko maroczko, bytku mój, drogi. Czy to ona, ale to nic nie jest to. O, pamiętam. Pamiętam, to działo odwrotnie. Więc muszę się teraz tu hardo skupić. Mhm. Pamiętam, ja już to wiem, jak to mniej więcej działa. O Jezus, dzikie to jest popór. O nie, źle. Tu, tak, bardzo tak, nie mam ochoty na walkę, nie dokładnie, coś. To jak się teraz czuję, ja nie mam ochoty na tą walkę, bo ona jest troszeczkę nie po mojemu, chyba. Weźmy sobie to kwaśne jabłko, czy jak to krabie jabłko, właśnie, to nie kwaśne jabłko, tylko krabie. La. Nie wiem, ja już po prostu panikuję w tym momencie, panika gaming, mode on, bo zostało mnie tu stressful. Boże, jakbym na WF-ie się normalnie teraz tak się pocę. Chyba zjem tu jabłko jeszcze, mam tylko dużo w opór, więc daj mi spokój, sucho, no głupia zira, nie miała co robić ze swoim życiem, to mnie gwałci. O matko, ile? U nas... O, jestem, dobra. Już czekamy. Już. Litości. Witamy, wychod... Dryń, co? Papirus. A czy tak podejrzewam, że dzwonisz się? Mówię, ja wam nie oglądałem, co się dzieje dalej w tym tutorialu, ani w ogóle gry, ale ja coś tak czułem, że on zadzwoni. Tak sobie myślałem, że ty, ja i... Andaj, powinien się spotkać. No właśnie, jestem zadań, także jak chcesz, to wpadaj.
Co to jest? Czekaj, bo tu jest Hotland. Tak, Hotland, czekajcie, bo ja to chcę, żeby tak teraz wygadane z papirusem, a nie wiem, co tu końca jest napisane. Chyba nieważne, myślę, że bylibyście świetnymi kumplami. No, chce mi wbić dzitę w dupę, więc tak, zajebiści kumple będą z nas. Spotkajmy się później pod jej domem w Hotland. No Hotland, no gorąca, dobra. Lo. Ej, słuchaj, bo przestań uciekać. Słuchaj, bo mam taką... Ty, a jestem zaryczowany. Okej, okay. Sayonara. Sans, pomóż mi! Sans, Boże! Wracaj tu, mały gnojku. Nie, spieprzaj, no. Gin już, mały gnojku. O, co? O, to teraz już chyba już nie... O, Hrabia, ja problemu będzie, ja już mówię jakieś... O nie, Dzida był pochła. Oszczędź mnie. Ej, co mam teraz robić, bo to już się robi troszeczkę niezbyt przyjemne. To nie jest fajnie, zostaw mnie. Czyn. Błagaj. Oh my god, you are very offensive, Mrs. Undyne, please zostaw mnie, i wreszcie. Nie, o nie, ja chciałam kinąć, no nie. Ja chciałam sobie jabłuszko zjeść, bo coś czujesz zaraz, ja nie wiem, co ja mówię, ja w tym momencie nic nie mówię, ja mówię dziwne rzeczy, normalnie jakbym dopiero wyszedł z łona matki, takie rzeczy wygaduję. Bo po prostu ja się skupiam hardo teraz, nie wiesz. Bardzo... co mam zrobić, ty? Ej, teraz tu już się pogupiłem, teraz hardo, bo już nie, ja mam niby uciekać, ale... Okej. Okay. No ja my, no nie, no myślałem, że go obudzę, no. Ja pierdzielę, sam się teraz wpakowałem, no. Ucieknij. Bajo, no ba, banana. Ale fajna lawa, podoba mi się. Okej, okay, ja już nie mogę ruszyć. Dosłownie nic. Nic. Dotykam, masuję sobie strzałeczki, nic się nie mogę. Zbroja. Tak gorąca. Nie, przepraszam. Ale nie mogę się poddać. Dalej nie mogę się ruszyć. XD? Nie, serio, XD. Jest to dowód, mamy wody. Wziąć kubek wody? Weź. Wziąć kubek wody. Rozumiem, co mam zrobić, ale z drugiej strony typiara chciała mnie zarżnąć w dupę, bo do mnie jakieś uprzedzenia rasowe, więc do widzenia. Pa, pa. Wodę wyparowała od ciepła. Kubek też wyparował. Dzień dobry. Co? What? Wybacz. Undyne tak jakby powiedziała, że jest to jakiś człowiek w okolicy, więc jakby... My, królewska wody, blokujemy wejście do windy. Nawet jeśli windy teraz nie działają, dajemy z siebie wszystko. Pani Undyne. I pani Undyne będzie dogorywać, ponieważ... No... What the fuck is that? Tamus... Mroczny kosiarz, czyli kosiarz bez koszy. Hej. Tralalala. Jestem rzecznym mędrcem. Czy też rzeczną mędrczynią. To nie ma znaczenia. Kocham bywać moją łodzią. Chciałbyś dołączyć? No dobra, przypójmy sobie. Gdzie ci zmierzamy? Snowdin, wodospad. Snowdin to było to miasto. Wodospad? No to płyniemy. Ta wioska to była, nie Snowdin. Nie, tak mi się majaczy teraz. Czy ja nie powinienem... Czy to dobrze teraz zrobiłem, że popełniam dobrą kontrolę? Trzeba było ubrać kilka par spodni więcej. Okej, nie wiem, co się dzieje w się... Chciałem tą mutką pomyśleć, bo... Nie mów, że ja wróciłem teraz, jakiś kurde wigwizów teraz, bo... Wpadnij kiedyś, jeszcze kiedyś, lala. Okej. Aha. Możesz być tam zawieść z powrotem? Chcesz się przypłynąć? Tak, bo ja chcę wrócić. Snowdin, Hotland, do Hotland. A, Hotland, gorąca wyspa. To ma sens. Czemu to się zamieniło w jakiegoś kotka? Co jest? Pokój przed pokojem z gasącymi latarniami.
Deme, ale w ogóle Kotland jest w tamtą stronę, kolego. W tamtą stronę jest Kotland, co ty robisz? Okej, dobra, nieważne. To było dziwne. Wpadnie jeszcze kiedyś, spoko, nie ma problemu, kochanie. Tak. Wróćmy tam, zapiszmy grę. Widząc w takim miejscu tak dziwne laboratorium, jesteś wypełniony determinacją. A czym on nie jest wypełniony determinacją? Jakby gołą babę zobaczył, też by wypełniony był determinacją. Co to jest tu? Ej, Andajnik, no. Ona umarła? Z wycięcia jej wody nie... Ej, gdzie jest Sans? Co się dzieje? W ogóle ta muzyka, ona jest taka... Wow! Nie, ja nie wiem, to jest takie... Deep. Weź. Proszę. Trzymasz to tylko po to, by wyglądać na kogoś wyrafinowanego? Bo tak to nie działa. To spierdalaj. Co się dzieje? To laboratorium... Jeśli czujesz, że to laboratorium, to będzie jak się łamanie czwartej ściany w tym momencie. Co jest? Co to jest? Czy to wszystko to była jakaś wielka... Jak się jem, Big Brother? Co to było? To ty? Nie, twoja stara. No jasne, że ja, no. Okej, nie wejdę, bo te schody są ruchome już. Co się tu dzieje? Jest za ciemno, by cokolwiek zobaczyć. Coś tutaj dzieje, jest za ciemno, by cokolwiek zobaczyć. A komputer uruchomisz? No ale komputer jak odpalisz, to będzie miał jasno, no. Jest za... Aha, czyli wszystko co kliknę, jest za ciemno, by zobaczyć. No, no dobrze, dobrze. Am notatnik. Kojarzę typa. Bo mi się wydaje... No okej. Ojej! Mój Boże! Nie udziałem się pojawić tak wcześnie. Jeszcze się nie umyłam, nie jestem ubrana. A te ciuchy to co? Jest wszędzie bałagan i... Dejcia. Halo? Trzeba powiesz, żeby na mój temat. Heja! Hej. Hej, miło poznać. Mateusz. Ja jestem doktor Alpis. Jestem królewskim naukowcem Ashgura. Ale nie jestem jednym z tych złych gości. Tak w sumie, odkąd opuściłeś ruiny, ja obserwowałem twoją podróż przez moją konsolę. Aha, czyli mnie podglądałaś Odglądałaś mnie, ty zboczona kobieto. O, no nie mogę. Twoje walki, twoje przyjaźnie, wszystko. Na początku miałem cię zatrzymać, ale oglądanie kogoś na ekranie sprawia, zaczyna się go lubić. Truman Show, co to jest? Więc teraz chcę ci pomóc. Dzięki mojej wiedzy z łatwością przeprowadzę cię przez Hotland. Znam drogę prowadzącą prosto do zamku Ashgura, więc nie ma problemu. No, tak w sumie, jest jeden mały problem. No tak, of course, musi. Nie może być tak prosto, to jeszcze nie koniec gry, tak prawda? Dawno temu stworzyłem robota o imieniu Metaton, niech będzie. Moim planem było zrobienie z niego robota rozrywkowego. No wiesz, taka jakby gwiazda telewizyjna. No w każdym razie, oszczędnie, że chciałam, abyś był z niego pożytek. No więc, tylko takie małe praktyczne poprawki, takie jak antyludzkie zdolności bojowe. Znaczy, wróć. Antyludzkie zdolności bojowe? O co ci chodzi? Oczywiście, kiedy zobaczyłam, że ślub zbliżasz, poszłam usunąć te zdolności. No ale gdy to robiłam, popełniłam taki trochę dziecinny błąd. No i teraz on jest niepowstrzymalną i zabójczą maszyną żoną ludzkiej krwi. Ja robię jakieś dziwne imię dzisiaj, mieć się naprawdę odwala. Bardzo zabawnie, naprawdę, jak mi skopię. Jak mnie Terminator dowiedzie na halę, to będzie po prostu super. Hech, ale mam nadzieję, że nie wpadniemy na niego. I teraz mogę się poruszać? Terminator uciekł, Arnold Schwarzenegger uciekł. On tu nadchodzi. Nadchodzi. Słyszałeś coś? Arnold Schwarzenegger nam po prostu zrobi teksańską masakrę. O nie! The fuck? Och tak! Witajcie, ślicznotki! Ja się teraz boję. W dzisiejszym teleturnieju! Ja nie mam pytań. Ta gra jest tak samo jebnięta na psychice jak ja. Ta gra jest...
O rany, już mogę powiedzieć, że będzie świetny spektakl! Proszę o wielkie brawa dla naszego cudownego zawodnika! To twoja pierwsza gra, Ślinotko? Nie ma problemu, to dziecinne, proste, czy to jest ta maszyna do zabijania? Serio! Jest tylko jedna zasada. Odpowiadaj poprawnie. Albo gin. Jaka przerażona. Sprawdź. Atak 30, defensywa 1023? Posrało go? Jego metalowe ciało czyni go odporny na ataki. Zacznijmy od tego pytania. Jaka jest nagroda za poprawne odpowiedzi? Złoto, litość, samochód. Au. O nie, skończyły mi się buźka. Oto twoja okropna nagroda. Jak nazywa się król podziemia? Asgore. O nie, to będzie quiz z gry teraz. Oh my god. O nie. To będzie okropne. Ale po co mi wstęga? Nie gadajmy o tobie, pogadajmy o mnie. Z czego zrobię sobie roboty? Marzeń, nadzieje, bolka i lolka, metalu i magii. Co to są za nadzieje? Bolek i lolek, what the fuck? Nadzieja i... metal i magia. Okej, dobra. Załatwę, co? Teleturniej wciąż trwa. Płacz. Krzyczenie z brewesadą. Czas na łatwe pytanie. Co to jest? Dwa pociągi, pociąga A i B równo się opuściły stację A i stację B. Stacja A i stacja B są 406 km oddalone od siebie. Pociąg A jedzie z prędkością. Nie wiem. No co to było za pytanie w ogóle? To miało być o to pytanie? Jeszcze mam tak pod presją czasu odpowiadać? Boże, to jest chore. No ja umrę. Ale to jest teraz dzikie. Nie licz na wygraną. Ile much jest w tym słoiku? No ta. Jasne. To było zgadywanie. Płacz, może jak płaczę. Zagramy w grę pamięciową. O fuck, co to za potwór? Żabet, żabet, to był żabet. Jak to nie? Umrę. A mi się... No to jest właśnie to. Ja grałem wersję angielską na początku i nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Kuta, szpiej, gardło boli, powinien sobie herbatę skoczyć. Chwila, herbata! Przerwa herbatę, tea time! Nadchodzę, nadciągam jak tornado! Już jestem, bitches, me kochane, jestem tutaj dla was o każdej porze dnia i nocy. Nie no, żartuję. Niestety nie mogę być dla was o każdej porze dnia i nocy, ale tyle, kiedy mogę, że jestem. Lecz czy odpowiesz... No chwila, herbata, bo ja tak... Ja przysiadam z herbatą, bo nie piję. Lecz czy odpowiesz na to? No może tą herbatę sobie postawię gdzieś... w bardziej bezpieczniejszym miejscu? Tak, pół godziny będę herbatę ustawiał. Dobra. Lecimy. Czy wylizałbyś ducha? No jasne, że tak! Wylizałbym go tam, gdzie słońce nie dogadzi. Tyle trudniej wsiąść pa. Zresztą innych odpowiedzi nie było. Jego metalowe ciało czyni go odporny na ataki. Kolejne łatwe pytanie, znowu z tym pociągami, czy tak? Ile liter ma imię Matan... Nie... Co? Nie, naucz się czytać! Nie... Proszę... Co ja mam tu zrobić teraz? Czas na orzek do zgryzienia. W symulatorze randkowania całości, jak miał. Ja wiem, to ślimacze lody. Trzeba być lody, ale kupiła smaku ślimaka i tylko... Dobra, o przyjaźni, no i co? Alfis, nie pomagasz chyba naszemu zawodnikowi. Och, mogłaś mi powiedzieć, mam pewne pytanie, na które na pewno znasz odpowiedź. Kto jest patrią miłosną Alfis? Undyne? Oczywiście. Widzisz, Alfis, mówiłem, że to oczywiste. Ten jak, ta jak się zastrzeliła! Nawet człowiek się domyślił. Tak, Baz grzeje imię na marginesach swojego żytu. Nazywa po niej zmienne programistyczne. Pisze nad historię miłosne o niej sobie. Wattpad be like, nie? Dzieląc się ze sobą rodzinne życie. Prawdopodobieństwo zakochania się jest to 1%. Margines błędu 1%. A więc z doktor Alfis, która ci pomaga, program stać swoje dramatyczne napięcie. Nie możemy tak kontynuować, ale...
Ale! To był tylko odcinek wstępny. Aha, gra wstępna, ta, rozumiem. Następnym razem więcej dramy, więcej romansów. Co to jest w ogóle? Więcej rozlewu krwi! Do następnego, moi kochani! I ja myślę, że jeżeli tu będzie zapis, to będzie idealny moment, aby zakończyć tym tekstem ten odcinek. Ale niestety jeszcze mam dialogi. No to by było coś. Dobrze. Dobrze. Jak wejdę w biurę, co się stanie? Przestrzeń ze ścianą ma zaledwie 2 metry. Czy jest tu jakiś zapis gry? Czy coś takiego, bo ja mam już trochę jakby... Czas mi się grywki skończył i ja bym chciał... Co? Chcesz mi dać buzi? Daj mi swój numer telefonu, wtedy... Może jakbym była... Dobra, ma... Skąd masz ten telefon? Jest złomem. Nie może ani napisać SMS-ów. Daj mi go na chwilę. iPhone'a mi zrobi! Proszę. Ulepsza grocie. O, thank you. Możesz pisać SMS-y, maskowy, tabloty, brelek na klucze. Nawet założyłem ci konto na podziemny portalu społecznościowym. Teraz oficjalnie jesteśmy znajomymi. Ehehehe. A ma Tindera? Żartuję, żartuję. Tinder to gówno. Hech. Idę do ubikacji. Ja też chcę! Dobra, żartuję. Dobra. Okej. Zapis gry. Dobra, idę na górę. Oh my god, nie, proszę, nie. Nie mówcie, że to jedna z tych, która tak pisze często, nie. O nie. Nie. Co to jest? Oh my fucking god. Wulki przyspacerował do ciebie, a potem zrobił ci... seppuku. O, oh Majka, co mam zrobić? Wulkin. Przytulę go. Ja lubię przytulać. Przytuluję Wulkina, zrobił się ciepło na sercu. I na całą ciele. Auć, to twoja defensa spadła. Miła! Nie. Dobra, więc to... Nawet dobrze, bo muszę kończyć odcinek, więc jakby nie patrzeć. Zatkało mi się ucho prawe, nie wiem dlaczego. Super, po prostu zajebiste uczucie, jak czujesz jak debil w tym momencie, ale Mateusz... Determinacji. Tak, to, tak, dobrze, wiecie co, zapiszemy grę, tylko że stacie to będzie progres tym robotem, więc ja sobie tutaj wyżej poza odcinkiem zrobię jeszcze raz tego robocika, go pędzle i zapiszę tu grę z powrotem i widzimy się w następnym odcinku, chyba żeby się nie będzie chciało, albo będę miał jakieś inne rzeczy do roboty, albo nie będę miał czasu. Pa!